Witam was serdecznie, z tej strony Remix. Witam was w Europa Universalis 4. Ale mnie poniosło, ale mnie poniosło. Mówię wam, ludzie, poniosło jak skurwysyn. No dobra, dobra. Na czym to my ino skończyli mym? Na tym, że mamy nigdy zasta. Religijne chuje coś tutaj planują. Rebelia wybuchnie w Złotej Hordzie separatist. Najprawdopodobniej. Nie jest aż taki zły Anres, tylko 5%. Co wy chcecie? Co ja potrzebuję do tego, no? Military technology na 16 poziomie. Are you kidding me? Nach. Tak być się będzie. Tutaj tylko dyplomacja, muszę czekać. Dobra, piznijmy sobie, a nie, jeszcze nie możemy. Oj, drogi jestem. Jeszcze muszę raz poczekać i będzie. I boost. Dobra, co ja miałem teraz zrobić? A sobie miałem wpierdolić moich przyjaciół z tą hordę. Do mnie dołączą. A nie. To mi właśnie nikt nie dołączy. A przeciwnikiem będzie Persja. Chujowo trochę jak na takiego ziomka. Powiem wam, zdeczko. A te tereny jakie mają deployment? 17, 7, 3, 15, 9, 12. No fajny mają deployment. Development, sorry. Fajny mają, podoba mi się. Nie wiem, no... 33 tysiące ludzi. No powinniśmy dać radę, no to już do chuja. Ale poczekamy sobie na... rebelię. Też nie, w sumie nie będziemy czekać właśnie na rebelię. Poczekamy sobie na to coś, kurwa, gdziekolwiek to wybuchnie. Co tu jest? 9 Nobel. Dobra, gdzie? Coś tutaj. Jest! Mogę się westernizować. Pierwszy raz w tej grze. Pierwszy raz w życiu się westernizuje w Europce. Tak chcemy to zrobić. Jezus. Na szczęście tylko minus 3 stabilizacji. Ale bunty, zarabedo. Dobra, puszczać pauzę. Idziemy wpierdolić rebeliantom. Dobra, i dwie idee mamy już zrobione. Teraz tylko musimy poczekać. Westernizacja. Gdzieś tutaj się powinno pokazać, jak długo się to będzie robić, no nie? O kurwa, no i te eventy. Minus 30 prestiżu. To ja tu muszę jak najszybciej wojnę jakoś jebnąć, no bo to nie ma szans. Tylko muszę... Dobra, tutaj gdzieś będzie bunt. Więc poczekamy, aż on wybuchnie. Jezus, tu prestiż na minus, kurwa, schodzi. Rocznie, minus 1, ja jebę. Dyplomatyczny, dobra, chuj. Na razie w dyplomatycznym sobie dorobił. Ale wyjebało ich. Kolejnych, dawaj, szybko. Jeszcze fort mi zajebali akurat. Nie wiem o tym. Ale idziemy wjebać im. Idziemy. Prestiż minus 4. Wygrywać bitwy, no do chuja. Nie no, musimy tą złotą hordę pokulać. I sojuszników ich, bo no...
Ma chuja, żebyśmy tu jakoś ogarnęli. Potrzebujemy bitew. 16 heretyków. Cie! To blisko przynajmniej. Podejdziemy ich od razu ubić. Bang, 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 bang. O, żeś ty w chuj. Przez tą rzeczkę tak w dupę? Dacie radę! Zajebałem się przez rzeczkę. Rzeczka tutaj, ja stąd przylazłem! Oszustwo. Kurwa, te rebelianckie rewolty, to wszystko mnie tak już utrudniło życie. Do Nowogrodu wyślemy, no nie wiem, czy to tam to jakiś hajs w ogóle przyniesie, ale jak jesteś wolny, to leć tam. Dobra. Prestiż maleje. Właśnie na minus bardziej idzie. Dobra, luz jeden stabilizacji. Ile mi tu idzie? No 7, no. A chuja idzie. Westernizacja, Jezus Maria. Za 10 lat?! O mój Boże! Dobra, no musimy to jakoś przetrwać. Ja tu innej opcji nie widzę. Dobra, do Kijowa z powrotem. Niech się wojsko zregeneruje. I poszukamy, tak jak pisałeś, widzu, hybrydzie, hybrydo. Szukajmy ważnych sojuszników. Ty masz sojusz z Rygą, Mainzem i Saksonią. Bohemia. Bohemia, Bohemia, Bohemia. Dania ładnie leci, ale no niestety Dania jest naszym przeciwnikiem. Właśnie tam gdzieś się sprawdzało. Właśnie to. View your country. Opinie. Uzbek, Szwecja, Wenecja. A chuja mi Wenecja pomoże. Jeszcze wpierdoli mnie w wojnę z Otomanami. Nie, nie, nie. Aragonia, która jest w chuj daleko i gówno z niej skorzystam. Kiedy gdzie? Lecimy. O, i my wyłączyli. O, dobra. Kastylia. Kastylia? Za daleko jesteśmy. Ferrara ma jest dobra, idźcie już tymi wjebać. Milan, Neapol, Pomerania, Portugalia. Rycerze, chuj wie skąd, papa. Gdzie ich wyjebał? Krym, o Jezus Maria. Florencja, Szwajcaria, Francja, chuja. Chuj, chuja, chuja. Co? Wezmę sobie tą Bohemię. Innej opcji nie mam. No i zapierdalamy teraz do Krymu. Dowódca, lecisz. Dobra, dawaj, Royal Marriage. Otomani zapierdalają. Jak fajnie, Otomani, koledzy! Przyjaciele! Jeszcze wspólnymi siłami walczymy z tymi rebeliantami. No coś pięknego po prostu. Tego się opisać nie da. Dawać tą westernizację. 39. 8 lat jeszcze. Nie, nie dam wam.
Za dużo traktatów będę miał. Dobra, rebelie nigdzie już nie będą. Manpower trochę się spierdolił. Co z tą Persją? Musimy sobie ją sprawdzić. Jak ona z armią stoi. Persian, Persian, Persian. Dzienna Persia. 25 tysięcy ludzi! Fuck, jak oni by się tutaj jakoś przycisnęli między nimi, to Zotahota by była chujowym rozwiązaniem. Jezu. Mój Boże! Wolę dukaty stracić. Ile można walczyć? To przejmujcie to szybciej! No dobra, weźmiemy sobie... Polepszymy jeszcze stosunki z Bohemią. Nie rozumiem tylko dlaczego Ottomani nas nie lubią. To jest trochę niezrozumiałe. Dobra, idziemy wjebać. Oj, ciężkie czasy mam, oj, ciężkie. Jak teraz wypowie nam ktoś wojnę, to jest po prostu po nas. Westernizacja nie dojdzie do skutku. My będziemy do biedę klepać. Co jest? Nie chcę się za bardzo tego czytać. Coś z papą związane. Jakaś rebelia? Nie. Dobrze. Jakaś misja? Dwóch misjonarzy, technologia droższa 5%? Nie, kurwa. Kolejna rewolta, ja jebę. Na drugiej stronie kraju, no super po prostu, musicie poczekać. Pierw muszę to poprzejmować. Że krzyżacy ich rozbiją. No krzyżacy leją Polaków. I teraz chuj w dupę Polakom. Skoro odwrócili się ode mnie, to co ja im będę pomagał? Dobra, lecimy tu. No już litewski. O kurwa, co to jest? Reactionaris? Tak po polsku sobie dobrze tłumaczy, to reaktywatyści jacyś, kurwa. Nie wiem, nie wiem. Ale zlejemy im dupy. Powiem wam, że zaskoczyła mnie ta westernizacja. Nie byłem na to gotowy. Ale emocje wzięły górę. Nie powinienem zaczekać z westernizacją. A ja jak głupi po prostu ocipiałem na tym punkcie i po prostu ją wziąłem. No ale no cóż, jak już ją teraz wziąłem, to już ją może doprowadzić do końca. Ten nam tu zdech, militarny jakiś. No dyscyplinę na razie nie mogę wyłożyć. Co jest? Wypierdalać mi z tymi! Bo mam kurwa trzy religie i tak z tego... Stracie, minus 50, Jezus, administracja. Jak nas stabilizacja pójdzie w dół, to już jesteśmy w dupie. Wszystko jest w dupie. Dalej, manpower, rośnijcie do tego 30 tysięcy. Ile zostało mi? 6 lat. Okrągłe 6 lat. Inflację wolę stracić. Prestiż jest 12. Rocznie minus 0,30. Kurwa, minus 20 prestiżu. Jezus, same złe eventy, no same. Wiesz, stabilizacja na 0 i westernizacja, no ale same takie złe eventy. Boli, to boli. Dalej, nawracać ich, kurwa. To... Chuj, kupimy sobie w Pieresławie Temple.
Tu też nic nie ma. No to temple. Niech się buduje. Dobra, zaraz będzie 30 tysięcy woja. Znowu wrócimy do tej liczby. A co? Straćmy se hajs, nie wiadomo za co. A co tam? Jak tam krzyżaki? No, Polska. Z milem, nie? Teodoro? Gdzie jest, kurwa, Teodoro? Oni chcą sklejmować mi Teodoro. To chcą wziąć? Bo se zajęli Trebizond? Wypierdalać! Austria. Papy. Kolejne rebelianty, którzy nie chcą się zwesternizować. Pieprzone chłopy. Polska walczy, ale zostanie w pierdol. Zresztą prawie im się udało. O! Tak! Prest, coś w końcu pozytywnego. Jak stoimy? Jesteśmy w połowie. Nawet w większej połowie, tu ciutka, ale w większej. Dobra, z Uzbekiem się dobrze dogadujemy jakoś, chociaż nie. Nie możemy z nimi tym, bo mają wojnę, ale dogadamy się, tak wiecie, polepszymy sobie z nimi stosunki. Oraz polepszymy sobie stosunki z Persją, myślę. Żeby móc tam tych złotą hordę tu wpierdolić do końca, mieć dostęp do morza i takie tam. Bo zobaczmy sobie, handlówka przebiega właśnie tędy. Że to jest chujowy dochód, złoty 2. Jest trochę chujowka, no. A nie, łącznie to jest... Nie wiem. Powinno pokazać, że łącznie, no nie? Nie! Jebać! Nie, mój prestiż! Jezus Maria, nie! Nie! Co się dzieje? Czemu jestem rywalem Francji? Dlaczego do chuja? To się kurwa nie dzieje naprawdę. Szwecję będą zaraz ruchać. No nie mogłem dołączyć do tej wojny, no... Jak ja wyobrażę sobie walczyć z Livonia Norder, z Moskwą? No, no po prostu to jest niemożliwe, jeszcze podczas westernizacji. Czyli tu same złe eventy. Co jest, kurwa? Kolejna rewolta? Nic nie było. Jezu. Jeszcze najlepsze to, że książę Ferdynand został z... Znaczy nie wiem, czy został zajebany, czy nie. Po prostu padł trupem. I nasz Royal Marriage się skończył z Austrią. Ale zaproponujemy im jeszcze innego. Się cieszą! Oni się cieszą jak głupki! Dobra, rozwalimy tych buntowników. Circasia. Dawaj, dyplomatyk. Chuj mnie na Circasia. Jest w pierdole was kiedyś. Dobrze, idźcie tam sobie rozwalajcie złotą hordę. A co? Dobra, coś wyskoczy mi zaraz. Wurzburg. Co się tutaj... Nie dam wam przejścia! Czy... Jezus Maria! To się robi naprawdę okrutne. No, do chuja wrócili? Skończmy to, żeby mieć taki jasny obraz na wszystko przyszłościowo. Boże, ale jest źle, jest naprawdę źle. Dobra, Uzbek Recall. No nie będę im właził na teren. Dobra, złota horda ich już rozjebie.
Okej, tylko sprawdźmy jeszcze Uzbek. Jeszcze walczycie? Wy z kim się w ogóle jedzie? Z Ciwa? Gdzie to jest? Dobra. Zostało nam 2 lata do westernizacji, więc zostawmy sobie to na następny odcinek. I piszcie mi hybryda ten najbardziej. Pisz mi, co mam w zamian, co mam zrobić, jak ta westernizacja już będzie najlepiej. Co ja muszę uczynić? No ale oczywiście zachęcam też do dyskusji resztę widzów. No, czemu tylko hybryda się udziela? No, zróbcie coś też. Co? Stabilizacja -1. Zajebiście. Na sam koniec. Dobra, na razie trzymacie się. Yo.